to baranek Boży, który gładzi grzechy świata. W końcu jest w twoich rękach. No zanim ktoś spyta, co tak długo, czemu nie było tej recenzji? No, zacznijmy od tego, że po prostu wakacje i tyle, no. Co tu się oszukiwać, ale mimo wszystko w końcu jest ta recenzja, już po takiej długiej przerwie. No i do recenzji jest oczywiście Safe Title Lab of Gada, rzecz jasna, który oczywiście, co ciekawe, zaliczył jeszcze dodatkowo poślizg. Bo pierwotnie ta płyta miała ujrzeć światło dzienne 8 maja tego roku, ale ostatecznie ujrzała światło dzienne 16 czerwca tego roku. No i można by powiedzieć, że jest to materiał solidny i nie oszukujmy się, że czekał na tą płytę i nie ma co oszukiwać. No, zapowiadała się obiecująco. A jak jest w rzeczywistości? Warto jeszcze zaznaczyć, że przed oczywiście zapowiedzią tej płyty, w międzyczasie dostaliśmy jeszcze solowy projekt Marka Mortona, który został wydany w 2019, no i chyba jakieś covery za czasów pod nazwą Bird of the Priest, ale to nieważne, bez zbędnego cergielenia, no oczywiście zostawcie lajka, suba, no i przechodzimy do track by track, by zobaczyć, czy warto to kupić. Pierwszym utworem jest oczywiście Memento Mori, który zarazem jest też drugim singielem, który został już ujawniony. Tak, ten utwór jest naprawdę klimatyczny i zaczyna się jak So I Heard z We Are Not Your Kind, czyli tym spokojnym tonem, a jeszcze mówią tutaj chórki Wake up, wake up. Potem zaczyna się oczywiście mocne granie. Cały chłość prezentuje się naprawdę dobrze i jest to dobry początek tej całości, nie wspomnąc. Drugi utworem jest Checkmate, czyli singiel, który już został ujawniony na samym początku. Czyli pierwszy oczywiście utwór, który został ujawniony i zaprezentowany w ramach promocji nowej płyty. No i co tu dużo mówić? Początkowy riff naprawdę zapowiada się świetnie, mocne granie oraz wokale. Czy można tu wszystko chcieć więcej? Po prostu to jest piękne, to jest świetne. Mi się ten utwór osobiście podoba. Kolejnym utworem, i to co ciekawe, lepszym niż Checkmate jest oczywiście Gearsy. Czyli mocny, ale bardzo wyważony utwór, który oczywiście opowiada oczywiście o wyzyskach korporacji, bynajmniej ja tak wyczytałem ze śpiewania. Całość rzecz jasna prezentuje się dobrze naprawdę. Reality Buff. No to jest utwór, który już mi się nieco mniej podoba. Nie jest za bardzo ciekawy, no może poza początkiem, gdzie pojawia się ciekawa rzecz jasna solówka na gitarze, czy też basie, no dodatek, tak no, nie zapamiętuję jakoś tak specjalnie w pamięć i troszkę zabiję ja całość. No może nie jest to tak na razie najgorszy utwór na tej płycie. Przeciwieństwem do Reality Buff jest oczywiście Colossal New Hate, który już naprawdę przynosi jakąkolwiek nadzieję. Warto jeszcze zaznaczyć, że jest to trzeci ujawniony singiel do tej płyty. I muszę przyznać, że jeszcze dodatek Alarmu sprawia, że całość prezentuje się naprawdę dobrze. A Mark Morton nie zawodzi ponownie swoimi gitarowymi zdolnościami. Kolejnym utworem jest Resurrection Man,
czyli utwór, który zaczyna się oczywiście jakoś tam pozytywką, oczywiście spokojnie, i potem pojawia się bła. No i oczywiście zaczyna się mocne granie, ale na dużo wolniejszym tempie niż poprzedniczek. Zresztą to jest chyba na tej pory najwolniejszy utwór i chyba najspokojniejszy, pomimo mocnego rzecz jazd na mocnych gitar. Teraz przechodzimy do jednego z dwóch fitów. Tak, płyta zawiera dwa fity i o jednym z nich jeszcze powiem za chwilę. A pierwszy z nich oczywiście jest Poison Dreams, oczywiście z Jim Rayem Jastą, który oczywiście pojawia się gdzieś w 3/4 utworu. No, sceptyczny mam trochę na początku, ale z czasem powoli się przyzwyczaiłem, bo fakt, to jest też utwór troszkę wolniejszy. No, oczywiście nieco przyspieszę, ale no nie oszukujmy się, jest to też takie wolne. No, a Jasta nawet wypada dobrze, nawet jest to wszystko okej. W sumie utwór jest spoko. Inną opinię na temat tego fitu mam oczywiście co do Roostera z Chuckiem Billiem, którego można kojarzyć chociażby z zespołu Testament, dlatego ten utwór ma też taki lekki testamentowe zacięcie. Czuć tu chóry na dodatek. Zresztą ten utwór jest dużo szybszy od poprzednich. No i już nie wspomnę o przepięknej Jasonówce. I na dodatek warto jeszcze zaznaczyć, że jest to ostatni utwór ujawniony, rzecz jasna, przed premierą całości. Cóż, przed chwilą było wspomniane Reality Buff i ten nie był jeszcze taki zły w porównaniu do Bloodshot Eyes. No, ten utwór jest okropny i jest, można by powiedzieć, poniżej niestety tego, co reprezentuje Lab of God, jak i cała reszta. No, jedyne, co się niestety broni, to oczywiście początkowe ciekawe chóry, ale one niestety szybko się przemydlają do przeciętnego, oczywiście, poniżej zdolności Mortona na riffów, no i przede wszystkim, no, przeciętnego wykonania. Na szczęście, oczywiście, końcówkę ratuje utwór On The Hook, który jest oczywiście bardziej zróżnicowany, rzecz jasna. Posiadający oczywiście różne temperamenty tempa oraz no, ciekawe solóweczki. No i oczywiście powiem szczerze, że sam utwór On The Hook jest solidnym utworem. Ale nie jest to takie aż tak dobre, ale przyznam, że solidnie wykonane. No ale podsumowując całą płytę, warto zaznaczyć, że no, to jest druga płyta od wydawnictwa Nuclear Blast, jaką recenzję w tym roku. No oczywiście też druga płyta. Ta Lab of God'a wydana w tym wydawnictwie, rzecz jasna. A całość oczywiście trwa jakieś 48 minut, co jest niezłym czasem, bo nie za długa, nie za krótka, no bo nie oszukujmy się, no jakby było dłużej, no to byśmy mieli niezbyt przyjemnie, ale z drugiej strony za krótka może być też chyba mało zapamiętywana. I powiem szczerze, że włożono to trochę z serca, więc tutaj dla mnie 8 na 10, oczywiście z piękniutkim sercem, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.